Biblię, co nie? Biblię. Tak. I właśnie i to jeden, drugi, aha, i tak skontaktowaliście się i tak rozmawiacie. Przez słowo, które jest... No ja cię rozumiem, no to... W słowie też. napisanym... Każdy powinien przeczytać Biblię. Tak. Każdy powinien. Tak więc tu jest podane są żywe słowa, wiesz? I według ducha prawdy, tak jak jest podane w Słowie Bożym, odczytujemy też w duchu i w prawdzie. Słowa, które są natchnione duchem prawdy w Chrystusie. No tak. No bo to apostoł Jan spisywał te... No Pawła, tu jest... Tak, list Pawła do Kolosan. No, na przykład też. No dobra. No i tak, także spotkaliśmy się. Dobra, już dzięki. To ja też dziękuję serdecznie, bracia. Do usłyszenia i... Do zobaczenia i niech prowadzi nas... Do następnego spotkania. Do spotkania. I tą Kasię. Tak, dobrze, ja oczywiście. Dobrze. Urszulę i Bogdana też pozdrowię. Dobrze, błogosławię, na razie. Także byli tutaj bracia. Cieszę się, bo mam wiadomość. Cieszę się, że bracia tutaj byli. Na Słowie Bożym, które jest żywym słowem. Błogosławię, kochani, bracia i siostry, w miłości naszego Ojca Króla Chrystusa Emanuela. Tu właśnie byli Wojtek i Andrzej. Przesłałem im Słowo Boże. I tu mi się też otworzyło list Pawła do Kolosan. Pozdrowienia. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa Emanuela i Tymoteusz, brat, do świętych i wierzących braci i sióstr w Chrystusie, naszym Ojcu Królu Emanuelu, którzy są Kolosach. Łaska wam i spokój od Boga Ojca Wszechmogącego naszego. Boga Jezusa Chrystusa Emanuela. Dziękujemy Bogu Ojcu, Bogu, Boga naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie Emanuelu i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich braci i sióstr, tu mówią świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was nie w niebie, jako na obłokach, ale na ziemi. O niej to słyszeliście już przed ewangelicznym słowie prawdy, które w was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i spośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaską Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie w jedynej prawdzie, naszym Ojcu, Królu Chrystusie Emanuelu. Do usłyszenia, bracia i siostry. Błogosławię z Asen. Dzisiaj jest 8
luty 2020 rok. Pozdrawiam Rudę Śląską, Bogdana Ciecierskiego, brata w Chrystusie, Urszulę Olszewską, siostrą w Chrystusie, naszym ojcu Emanuelu, Sławomira, męża Urszuli, jest też błogosławieństwie naszego ojca, bo jesteśmy synami i córkami jedynego ojca, króla Chrystusa Emanuela. Błogosławię was zasem. Brat Zbyszek w Chrystusie, który jest na zawsze. Drogą, życiem i prawdą. Miłość Ojca prowadzi do wzorowego życia. Pierwszy list Jana, rozdział 3. Patrzycie, jaką miłością okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani synami i córkami Bożymi. I nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. A kto poznał Chrystusa? Kto poznał Chrystusa, jest w miłości Chrystusa. Kto przyjął Chrystusa, żyje w nim Chrystus. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 14. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Pełne łaski i prawdy. To jest wystarczające w zupełności, że ma władzę, królestwo, świat, wszechświat, Chrystus. Jan świadczył tylko o nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną. Bo pierwszej był Chrystus niż ja. Boga nikt nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawi Go. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, On jest stworzony. Zrodzony w Betlejem, mieście judzkim. Mateusza, rozdział 1, werset 23. A oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. Bóg jest z nami od początku, od dni wieczności. Przyjmiemy tą miłość bezpośrednio od Ojca Króla Chrystusa Emanuela. Tylko nas uwolni. Będziemy żyć w tej prawdzie, jedynej prawdzie. Ja chciałem przypomnieć, gdyż dużo braci i sióstr zapomniało, co mówili prorocy. Bo nie czytają Słowa Bożego.
mówili, kto się narodzi w Betlejem. Mateusza, rozdział 2, werset 5 i 6. A oni, faryzeusze i uczeni w piśmie, do Heroda rzekli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejem, ziemią judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książętami, miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Tak więc Izrael to tacy jak Natanael. Rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. A gdy Chrystus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczy mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Chrystus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Tak, jest królem nad królami. Ojciec, król Chrystus, Emanuel. Pozdrawiam, bogosławie, kochani bracia, siostro. Zasem. Holland Nord.